Cześć, pani Gosi Dziedzic. Dziś zapraszam was na film. Bardzo fajny film. Kolekcja księżniczek Disney. Oto jest Ariel, Mermaid firmy Hasbro. Arielka, Syrenka firmy Hasbro. Bo jak wiecie, pokażę wam kolekcję, jakie mam lalki Disney, całej swojej kolekcji Walta Disneya, księżniczek. Ponieważ od dawniejszych lat, 90. i wcześniejszych, Walt Disney lalki produkowała firma Mattel, a później Disney Store, Disney Simba, różne takie podróbki Disneya. Disney Pacific Giants i tak dalej. A ja wam chcę pokazać, teraz w ogóle produkuję księżniczki Disneya Hasbro Disney. To jest Arielka Disney Hasbro. Ma bardzo miękkie, słuchajcie, gęste włosy. Ariel, jak wam się podoba, mała syrenka z Walt Disney. Tu mam Arielkę Jasmine firmy Hasbro z pierwszej edycji. Księżniczka z Aladyna. Księżniczka Jasmine z cudownej lampy, czyli z Aladyna. To jest Jasmine, też Hasbro. Jest przepiękna. Zobaczcie, jakie ma piękne oczy. Jest prześliczna, ma niebieski swój strój, Jasmine. Tu jest też przepiękna księżniczka. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że Jasmine jest Arabką, muzułmanką, Arabką. Księżniczką arabską z Agrabahu. Teraz pokażę wam Mulan z dalekich Chin, jest Chinką. Ma na sobie kimono, jest też firmy Hasbro, to jest Mulan. Ma swój oryginalny strój z filmu o Mulan. Mulan jest bohaterką Walta Disneya, jest Chinką, jest prześliczna z tej serii, ma piękne zielone kimono, jak na początku filmu widzimy, Disneya bajki. I teraz mam wiadomość, jeśli chodzi o piękną Mulan, którą jest moją jedną z ulubionych też bohaterek Disneya, bardzo ją lubię. Jest prześliczna. Mam dla was teraz taką wiadomość, jeśli chodzi o Mulan. O Mulan, że powstaje teraz, już możecie sobie na YouTube zobaczyć, powstał film Walta Disneya z tej serii, co Maleficent, czyli Czarownica z Angeliną Jolie. Piękna i Bestia z Emmą Watson. Czy Cinderella, Kopciuszek. Teraz mamy produkcję Króla Lwa, jest już w kinach. Aladdin jest w kinie. Natomiast premiera już jest, zwiastun na YouTube z polskim dubbingiem Mulan z aktorami. Warto zobaczyć. Czekam chętnie na ten film, ciekawe jaka będzie lalka. To jest Mulan. Następną lalką jest Pocahontas. Pocahontas wygląda tak, o piękne czarne włosy. Naszyjnik też jest Hasbro, jak Mulan i Jasmine i Arielka. Jest Pocahontas. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Doszliwe też słuchy, że będzie ekranizacja aktorska Walta Disneya, Mała Syrenka. Na ten film najbardziej czekam, bo uwielbiam Małą Syrenkę. Pocahontas. Ta Pocahontas jest prześliczna, mam buźkę. Niestety jest ten mahament, o czym firma Hasbro zapomniała, mianowicie o tym takim tatuażu, takim czerwonym, indiańskim, co znaczyło, że z księżniczką, córką wodza, takie ząbki. Ja postaram się mojej tej Pocahontas zrobić takie ząbki, tu taki tatuaż. Natomiast moja oryginalna lalka Pocahontas, widzieliście już kiedyś na filmach Mattela, to ma ten tatuaż. Dobrze, teraz wam chcę pokazać dwie księżniczki, najnowsze zdobycze moje z bazaru, po 10 zł. Jest, no idzie Elza, ona z firmy Mattel, nie miała spódniczki, ale ja jej spódniczkę uszyję, to ma piękny swój ten błyszczący płaszcz, jest z firmy Kraina Lodu, jest to księżniczka Elza Mattela, jest śliczna, ona śpiewa, mam, wiecie, mam jedną lalkę Elsę, śpiewa po niemiecku, a ta śpiewa w różnych językach, a tym bardziej po polsku, zobaczcie. Co się kwi, mam tę moc. Piękny, śnieżny warkocz Elsy, mięciutki, możemy ją wstać w różnych ryzorów.
To jest Elsa Matela. Jeszcze mam tak, lalkę matelowską też. To jest syrenka, Arielka, którą bardzo lubię. Mermaid. I o. Ona, słuchajcie, pływa w wodzie. Fajna zabaweczka do wody. No, jestem już za stara, ale dorosła, ale czasami można wypróbowałam ją i fajnie pływa w wodzie. Po nakręceniu, tylko musimy tu trzymać ogon, jak ją nakręcić. Jest to Ariel Mattel. Dolls Collection. Gosia. Dolls. Disney Princess. Kocham Disney księżniczki.